historii jest wielka miłość, wielka polityka i wielka zbrodnia. To historia księżnej Lutgardy i króla Przemysła II. Młodziutki Przemysł, bo 16-letni, przyjechał z wizytą do Szczecina. Na tamtejszym dworze spotkał jeszcze młodszą od niego Lutgardę. Od razu zwrócił na nią uwagę. Lutgarda, mimo że była księżniczką, to raczej nie miała zbyt szczęśliwego dzieciństwa. Nie mieszkała w domu rodzinnym, tylko u swego dziadka w Szczecinie. Dodatkowo praktycznie nie znała ojca. W czasie podróży do Ziemi Świętej popadł w niewolę turecką. Dlatego pojawienie się młodego księcia z sąsiedniej krainy, który mógł być dla niej męskim oparciem, musiało ucieszyć Lutgardę. Tym bardziej, że jej osoba nie była księciu obojętna. Jest to piękna historia miłosna. Pojechał, przywiózł do Poznania i jak nawet historycy pokazują, ton źródeł jest taki romansowy zupełnie. Źródła jednak w ogóle nie opisują, co robiła Lutgarda w Poznaniu. Nie wiemy, jakie miała znaczenie na dworze, nie wiemy, jak traktował ją książę. Możemy się tylko domyślać, jak wyglądała ich miłość. Zamek powinien być otoczony jakimś ogrodem różanym, tak jak zamek króla Marka z Tristana i Izoldy, że tam powinna się znajdować jakaś altana, w której spotykaliby się książę i jego żona. Lutgarda i Przemysł pobrali się generalnie z miłości, ale po 10 latach ich związek nie był już tak gorący. Przemysł stawał się coraz bardziej odpowiedzialnym politykiem i jego małżeństwo również powinno stać się polityczne. Brakowało jednego, niezwykle ważnego dla ówczesnej polityki elementu – potomka. Gdyby to Lutgarda była za to odpowiedzialna, faktycznie Przemysł mógł czuć do niej żal. Książę oczywiście chciał mieć następcę tronu, było to potrzebne każdemu panującemu. Ona dziecka mu dać nie dała. Kolejny raz można się tylko domyślać przyczyn ochłodzenia stosunków między Przemysłem a Lutgardą. Faktem jednak jest, że to nastąpiło. Cztery dni po pogrzebie Lutgardy książę pojechał do Kalisza na ingres nowego arcybiskupa. Nikt nie prowadził śledztwa w sprawie śmierci księżnej. Franciszkanie w tak zwanym roczniku kaliskim napisali, jak zginęła, nikt się dowiedzieć nie mógł. Morderstwo na zlecenie księcia, który jeszcze kilka lat temu był w niej szczerze zakochany, wydaje się mało prawdopodobne. Jednak później o śmierci Lutgardy zaczęły powstawać ludowe pieśni. Ludzie mówili, że to właśnie książę był za zabójstwo księżniczki odpowiedzialny. Jedynie można powiedzieć, że plotki nie biorą się znikąd. Jeżeli ludzie zaczęli mówić, to może coś w tej sprawie było, ale nie wiemy co. Dodatkowo źródła historyczne są niepełne, jakby świadomie ktoś chciał zatrzeć ślady. Prowadzona przez lata Kronika Wielkopolska urywa się na opisaniu wjazdu ludu młodziutkiej Lutgardy i ślubie, który zawarła i nagle w pół zdania urywa się kronika i nikt tego nie zrobił. Dalej nie wie, co się znajdowało. O śmierci Lutgardy można powiedzieć na pewno tylko dwie rzeczy. Była nagła i dla ówczesnych ludzi niewytłumaczalna. Nie można też wyciągać zbyt daleko idących wniosków z tego, że Przemysł II po jej śmierci ufundował ten kościół. Być może chciał w ten sposób odkupić swe winy, ale równie dobrze mógł chcieć upamiętnić swą zmarłą w naturalny sposób małżonkę. Księżniczka Meklemburska Lutgarda wychodzi w 1273 roku za wielkopolskiego księcia Przemysła. Po 10 latach w niewyjaśnionych okolicznościach umiera. Polska była wówczas w okresie rozbicia dzielnicowego i Przemysł jako jeden z wielu książąt miał ambicje połączyć wszystkie polskie ziemie pod własnym berłem. Bardzo blisko zostania królem Polski był książę wrocławski Henryk Probus. Po krwawej wojnie zdobył Małopolskę i postanowił się koronować na króla Polski. Do tego potrzebna była zgoda papieża. Wysłał więc swojego posła zaopatrzonego w spore fundusze do Rzymu. Wysłannik jednak złoto sprzeniewierzył i podłożył fałszywe. Kardynałowie to odkryli. Zrobiła się straszliwa awantura. Poseł przerażony bał się, że książę wyciągnie bardzo poważne konsekwencje z tego oszustwa i mówiono,
że swojego brata, który był podobno medykiem na dworze książęcym, poprosił o otrucie Henryka. I w ten sposób młody Henryk Probus miał zejść z tego świata. To była szczęśliwa okoliczność dla Przemysła, bo Probus zapisał mu w testamencie Małopolskę. Łatwiej jednak do Krakowa wejść niż go utrzymać. Tamtejsi możnowładcy poprosili o pomoc króla Czech. Przemysł wycofał się i zwrócił baczniejszą uwagę na północ, na Pomorze Gdańskie i przejął je po śmierci tamtejszego władcy. To był wielki sukces, zjednoczenie dwóch dużych ziem otwierających Wielkopolsce, a tym samym całej Polsce, drogę ku ujściu Wisły, ku Gdańskowi, który był wielkim portem handlowym. Teraz to Przemysł mógł zacząć starania o koronowanie. A nie było to łatwe, bo silna Polska była konkurencją dla Czech. A z kolei silne Czechy były na rękę papiestwu, bo osłabiały wpływy cesarstwa niemieckiego. Nie wiemy, kto załatwił mu tą koronę u papieża. Wiemy tylko, że załatwiono mu tą koronę. Czym przekonano papieża, lepiej nie pytajmy. Przemysł został koronowany. Był pierwszym polskim królem od ponad 200 lat. W skomplikowaną politykę ówczesnej Europy wdarł się kompletnie nieprzewidywalny element. Przemysł II udał się do niewielkiego grudka na północ od Poznania, do Rogoźna. Tam zaplanował spędzić zapusty. To doprowadził do tego, że zarówno dworzanie, jak i straż pilnująca tego ogródka nie była w stanie obronić się przed napadem. Polski zmarł porzucony przez uciekających napastników. Sprawcy zbiegli, a zleceniodawcy pozostali nieznani. Przemysł II został królem Polski w czerwcu 1295 roku. Po 9 miesiącach nieznani sprawcy próbują go porwać, ale podczas ataku król ginie. Na pytanie, kto zabił, trzeba było znaleźć odpowiedź jak najszybciej. I odpowiedź się pojawiła. Śledztwo prowadzili pewnie ci, którzy przeżyli napad na zamek w Rogoźnie. Wszystko wskazuje na to, że dowiedzieli się, jacy to rycerze jechali za orszakiem króla Przemysła. Znamy człowieka, który bezpośrednio uczestniczył w zamachu, to był Jakub Kaszuba, o którym można podejrzewać, że był rycerzem margrabią brandenburskim. Margrabią brandenburskim bardzo zależało na uzyskaniu dostępu do morza przez Pomorze Gdańskie, które opanował Przemysł. Poza tym, w czasie gdy ich rycerz ze wspólnikami próbował porwać Przemysła, zebrali się bardzo niedaleko granicy Wielkopolski. Ale choć zaraz po śmierci polskiego króla wybuchły walki o tę krainę, to większość zdobyczy terytorialnych przypadła innym władcom, księciu Głogowskiemu i Władysławowi Łokietkowi.
Nie widać, żeby jakiekolwiek korzyści z tego wyciągnęli margrabiowie brandenburscy. Pozbyli się jednego władcy, no przyszedł następny, Gdańsk i tak był dla niego dostępny i właściwie nic się tutaj nie zmieniło. Na pewno za to zmieniło się na dworze wielkopolskim. W zabójstwie króla musiał pomóc ktoś, kto był bardzo blisko władcy. Wiadomo, że była zdrada gdzieś w kręgu dworu, że ktoś upił strażę, ktoś wesoło bankietował, aż wszyscy byli nieprzytomni. Ale kto to jest, to był, to trudno jest powiedzieć. Tymczasem pojawiają się w kronikach informacje o konkretnych wielmożach z rodów Nałęczy i Zarębów. Ich udziałowi przeczy jednak to, co działo się na dworze po zabójstwie, w którym właśnie oni podobno pomogli brandenburczykom. Nikt z tego nie wyciągnął konsekwencji. Ci ludzie zostają na wysokich urzędach, dalej zostają u steru wielkopolskiej polityki i oni dalej są rozdającymi w tej polityce karty. Poza jakimś zdrajcą w otoczeniu króla, wśród napastników byli też na pewno mieszkańcy Wielkopolski. Owe komando powinno się składać z ludzi znających kraj, język, teren. To byli niewątpliwie ludzie słowiańskiego pochodzenia. Nie wiadomo tylko, na czyje zlecenie działali. Sprawa więc nie jest jasna. Brandenburczycy, główni podejrzani, zbytnio się na zabójstwie Przemysła nie obłowili, a Zarębowie i Nałęcze nadal mieli duże znaczenie na wielkopolskim dworze. W rozwiązaniu zagadki może pomóc stara zasada. Ten popełnił przestępstwo, kto na nim najwięcej zyskał. Takich ludzi można szukać między najbliższymi współpracownikami, poddanymi i sojusznikami. Przemysł za życia niemal zawsze mógł liczyć na Władysława Łokietka. Pojawił się krótko po śmierci Przemysła i jako dość oczywisty kandydat został przez otoczenie wielkopolskie, przez możnych wielkopolskich biskupów zaakceptowany jako następca. On również ma ewidentny interes w tym, żeby króla się pozbyć i samemu wskoczyć w jego rolę. Przygotowanie zamachu na króla to nie jest łatwe przedsięwzięcie. Tym bardziej, że wiadomo, iż zleceniodawca zrobił to we współpracy z brandenburskim rycerzem i miejscową ludnością. Otwartym jest pytanie, czy mógł to zrobić Łokietek. On był jeszcze za małym księciem i on się jeszcze nie liczył w tych latach, kiedy zmarł Przemysł. Jeśli nie sojusznik, to może otwarty wróg. Na południu rósł w siłę Wacław II. Zdobył już Małopolskę i łakomym wzrokiem patrzył na resztę ziem polskich. Bardzo mu się nie podoba to, że Przemysł się koronował. Śle protesty. Jest to oczywiste, bo król czeski ma własne ambicje zostania królem Polski. Na razie ma Kraków, ale te ambicje na tym się nie kończą. I rzeczywiście jemu pozbycie się Przemysła byłoby jak najbardziej na rękę. Wacławowi byłoby trudno samodzielnie przygotować zamach na polskiego króla, ale prawdopodobna jest współpraca przy tym ataku. Ja myślę, że to jest możliwe, jakiś sojusz w rozgrywkach na terenie Niemiec między Brandenburczykami i Czechami. To też wyłącznie hipoteza. Po ponad 600 latach od tamtych wydarzeń można zaufać tylko ustaleniom niezbyt dokładnym ówczesnego śledztwa. Że króla zabili margrabiowie, że uczestniczyli w tym jacyś swoi poddani. I to jest pewnie tyle, ile udało się ustalić. Jest jeszcze jedna wersja, którą wyśpiewywano w ludowych pieśniach. Zabójstwo Przemysła to kara Boża za śmierć Ludgardy. A pozbawiając tę wersję pierwiastka metafizycznego, być może ktoś chciał pomścić śmierć Ludgardy. Ktoś, kto by z taką nienawiścią przez tyle czasu żył i nie ujawnił się, to w to po prostu nie wierzę.